18 maja coś. Myśmy będzie? Myśmy przyjechali 18 maja. Aha. Jak dożyję... Dobrze, to zobaczymy się. 18 maj to już powinny bzy kwitnąć u nas. A bzy najważniejsze. No pewno. Sirenie. Piękno. A fajnie, masz tam kukurydzy tyle. Jak bliżej patrzę. Tam może przeszkadzam? Nic pan nie przeszkadza. Proszę. Panie Denosiu, Tomek chce bliżej usiąść, żeby cieplej było. No dobrze, moi drodzy, to jeszcze zaśpiewajmy piosenkę. To już ty lepiej zaśpiewaj. Jak ona się... Chcecie wracać, czy jeszcze gdzieś zajeżdżacie? Nie, jeszcze może byśmy do Kapcia Maitis zajechali. Kapcia Miestis. Kapcia Miestis. Kopciowo po polsku. Kapciowo, jak to było. I najpopularniejsza piosenka. Proszę jechać szybko. Da... A, tutaj przy Tomek, ja wiem, że mogę jechać szybciej, ale mi szkoda. Nie, nie wiedziałem. No. Puście gda, budzie sądze. Taczka, no taki wózek. I wieźli ją. I to wiozą, ta spódnica zakasana, kobieta jeszcze nie stara. No wiecie, no straszne. Straszne wieźli. No właśnie, bo jak ten, ja jeszcze wcześniej to chodziłem na te studniówki do szkoły. Mnie tam zapraszali. I patrz, jak te dziewczyny popite w tym kiblu tam siedzą. O Jezus, tak strasznie wygląda. No jak facet napity, to jakoś tak normalnie, nie? Jakoś tak człowiek przyzwyczajony. No jak kobieta się napije, to po prostu w ogóle. Dla kobiet jak facet napity, to tak samo jak dla was baba napita. Tak, no a jeszcze tego, kiedyś widziałam kobietę, no tutaj było takie święto, te dożynki u nas też bywają w Turgielach na placu. Położyć ten kamelę na ziemi, ale zobaczymy jak wracać. Jak ten śnieg tak się przysypuje. Bardzo fajnie będzie wyglądać, wiesz? Dobrze, ja bym zdjęcie zrobiła. Nie, ale ja wiem. Mój mąż był wychowywany w sowieckim duchu. I on nawet kiedyś tatuś już mówił, że były lagry, on nie wierzył, on gotów był, ja nie wiem co, bić się, że to nie mogło być, że Rosjanie... Ale pani Danusiu, wie pani co, bo te Białorusy to takie nigdy swego zdania nie mieli, zawsze się pod, jak ta Wietka, zawsze się pod... Poddawali no, ale co, on wierzył w końcu w te łagry, czy nie? No, później dowiedział się i on, no. Wiecie co, kiedy rozpadł się Związek Radziecki, on był w strasznej depresji. No. On i teraz, on więcej rosyjskie wiadomości, on Putina, on tego Łukaszenka, to Aleksandra Grigorowicza. I tego, i tak, no on jest Polakiem, tylko takim, no... zrusyfikowanym, ale tego... Lekko ale... pani nie miała. Pani Danusiu, on jest białorutynizowany Polak. Ale on chodzi do kościoła. Chodzi do kościoła, ale on tak nie na 100% jest u niego. On lubi krytykować, jeżeli dowie się, że ktoś, jakiś ksiądz tam, czy pijany był, czy tam coś to innego, to on, to się nazywa, on bardzo zadowolony. To się nazywa miód na serce. No tak właśnie. No, ale najlepszy kawałek. Jako pedagog on bardzo dobry, on dużo na pamięć, dla niej recytuje, on bardzo dużo oczytany w swojej dziedzinie. Mi to fajny taki kawał, słuchajcie, pomidor do pomidora mówi, nie syp mnie soli na rany. O Tomek, słuchaj, no, kolejny rowerzysta. Nie gadaj. Maria, macie szczęście do pani Ty, ale ambitne. A jak jedzie, to on nie chwieje się. Panie Danusiu, pijany dobrze jedzie. Jak zejdzie, to on nie trzyma się. Na przykład, dlaczego kierowcy o pijaku jeżdżą? Bo jak on usiądzie i prowadzi, wyjdzie, ty, to od razu pada. Abyśmy nie zrobili zdjęcia temu rowerowi, co z tą rączką, nie? Trzeba było, że ty byś stał. Ale ja ten zrobiony. Ale samego roweru nie. Nie, ale tender nie mamy. Nie? Ale to prawda, to ty byś tak stał i trzymałbyś za tą rączkę i za tą co? Ja to nie wiem, przecież rower sam chmieje się. A jeszcze jak siedzi człowiek, ale jak on się, tam nie spada. To... Jak się dobrze chwieje, to właśnie też nie siła wiem. Się odkoła. Jak na tym rowerze można jeździć, ja nie wiem. Pani nie umie? Nie, umiem. Nie. Umiem. O! Ale nie wiem, jak to